Dzień dobry, drogie dziewiarki. Tym razem nie będę mówiła o włóczkach ani o drutach, a może to będzie trochę o włóczkach, może będzie o drutach, ale od zupełnie innej strony, bo dziś będzie o stronie edziewiarka.pl. Jest to duża strona, która posiada mnóstwo różnych informacji, gdzie są wzory, porady, artykuły, jest galeria, jest ponad 250 kategorii włóczek, to są informacje z połowy września od Anowi, której dziękuję za skrupulatne nam podawanie takich cyferek. Ogólnie duży kombinat, że tak powiem, danych na stronie i czasami osoby trafiające na stronę gubią się. Ja się im wcale nie dziwię, ale dzięki właśnie w takim celu, by się nikt nie gubił, kto trafi pierwszy raz, poszukał, poznał stronę i został z nami na dłużej. Taką mam nadzieję, bo we dziewiarce kochamy włóczki i wszystko, co się wokół nas dzieje. No i tak, na stronie Edziewiarka mamy cztery różne wyszukiwarki. Czasami ja tutaj muszę na pewną ściągawkę moją popatrzeć, żeby Wam po kolei mówić te rzeczy. Czyli możemy wyszukiwać produkty, używać wyszukiwarki po lewej stronie. Po prostu szukaj produktu i w tym miejscu możemy na przykład wpisać nazwę koloru. Zostaje w głównym oknie wyświetlony wynik, a poniżej w wyszukiwarce pozostaną kategorie. W tym miejscu napiszemy teraz czerwony. Ja dziergam sobie z czerwonego Leonardo dużą próbkę. I tutaj widzicie, zostały wszystkie produkty, które mają w opisie koloru kolor czerwony. Guziki, różne rzeczy nam się przewiną po lewej stronie. Możecie popatrzeć na kategorie, w których występują. Zobaczcie, we włóczce bambusowej jeans bambu z kolorem czerwonym. Akurat teraz lato się kończy, więc ten jeans bambu jest stanem zerowym, ale w bliżej następnej wiosny na pewno zostanie uzupełniony stan. We włóczce bawełnianej zajrzyjmy, Amira czerwona. Zobaczcie, dwa odcienie czerwieni i tutaj są stany magazynowe, także spokojnie, kto szukał czerwonej Amiry, ją znajdzie. Czyli wchodzimy, szukamy czerwonej włóczki, jeszcze nie wiemy jakiej. Teraz jesteśmy w bawełnie. Niech to będzie na przykład quattro. Czy jest quattro czerwone? Jest, a jakże, słuchajcie. Jest jasne, ciemne i melanżowe. Czyli taka nasza główna wyszukiwarka, szukaj produktu, ma tak potężną moc, że wpisując kolor uzyskujemy wszystkie włóczki w danych kategoriach w kolorze czerwonym. No a zajrzyjmy, czy mój Leonardo czerwony, czyli musimy zejść niżej do włóczki wełnianej. Widzicie, to widzicie tutaj wełniane i czy jest Leonardo w kolorze czerwonym. Chwilkę szukamy. Leonardo, jest czerwony Leonardo, ja tutaj w tym momencie pokazuję Wam, jak moja duża próbka z koloru czerwonego wygląda. Jest to duża próbka, to jest na razie po prostu duża próbka, proszę się tutaj żadnych wniosków dalekich nie wysnuwać. Czerwone Ferrari, prosty wzór na luksusowym Ferrari z włóczki Leonardo, to jest zupełne wtrącenie przy okazji, by pokazać Wam siłę wyszukiwania po kolorze. Możemy to wpisać zielony. Oczywiście to są słowa, które ja wpisałam, opisując daną włóczkę. Czyli jeżeli na przykład napiszemy sobie kolor morski, obawiam się, że kolorem morskim niewiele włóczek opisałam, ale jeżeli morski potraktujemy jako turkusowy, to w kolorze turkusowym znajdziemy mnóstwo włóczek w różnych kategoriach. I to jest właśnie szukanie po tej pierwszej, po tej taka pierwsze wejście do sklepu, szukaj produktu. Nie wiemy jakiej włóczki, ale wiemy, że szukamy na przykład włóczki czerwonej. Następnie możemy szukać po producencie.
Czyli tak, zawsze należy w nowym wyszukiwaniu wyczyścić, nacisnąć ten przycisk wyczyść, który przed chwilką był naciśnięty, po to, by nam się nie zapętliły nasze poszukiwania, bo wtedy wyniki będą niekoniecznie właściwe. Czyli jest wyszukiwarka wyczyszczona, to jest ważny punkt. I wpisujemy sobie, chcemy znaleźć włóczki Langhierns. No i ciach, wpisujemy Langhierns i teraz co? No i teraz znów mamy wszystkie produkty, które mają przypisane przeze mnie w momencie dotarcia do sklepu i zakładania tego produktu, mają założone producent Langhierns. Przypomnę, pochodzący ze Szwajcarii specjalista od niezwykle pięknych włóczek. I w tym momencie widzicie na górze były drutki. A tu się teraz pojawią, tak samo jak z kolorem czerwonym, pojawią nam się kategorie, czyli są bawełniane, włóczki dziecięce, włóczek jedwabnych. Jak widzicie, z Langhierns mamy mnóstwo. Tutaj wchodzimy na przykład sobie we włóczkę Lusso i oglądamy wszystkie produkty od danego producenta w danej kategorii. Włóczka lniana, Bloom jest akurat wpisany do włóczek lnianych, ponieważ według mnie odbiór Blooma, bo przypisanie włóczki do kategorii jest sprawą umowną, czyli coś, co ja dokonuję patrząc na włóczkę. Taki Bloom posiada więcej w składzie bawełny niż lnu, więc teoretycznie powinien być we włóczce bawełnianej, przepraszam, ale według mnie on jednak mocno odbiega od innych bawełen, takich stuprocentowych. On jest według mnie bardziej lniany niż bawełniany. Jest taki lejący i by zwrócić na niego uwagę troszkę w sposób inny niż na bawełnę, ja go zaklasyfikowałam do włóczek lnianych. Takich jest wiele takich kruczków. Na przykład we włóczkach jedwabnych mamy dużo moherków, tak zwanych kit moherków, czyli moher lux, silk moher, które mają w składzie bardzo dużo moheru, a są we włóczkach jedwabnych, ponieważ według mnie wszystkie moherki, które mają 70% moheru i tam 30, około 30% jedwabiu w odbiorze, według mnie są bardziej jedwabne niż moherowe. I to też jest takie przypisanie według mnie, według charakteru danej włóczki, nie tylko skład o tym decyduje. No to tak, już wiecie, że po kolorze, po producencie możemy szukać, a teraz możemy sobie szukać, po prostu szukamy merino. Wpisujemy słówko merino. Merino, przypomnę, jest to wyjątkowe włókno, które ma właściwości bardzo. Zazwyczaj wełenki merino nie gryzą. Oczywiście pomijamy skóry ekstremalnie wrażliwe. Są polecane również dla noworodków, typu na przykład włóczka Gesa i Flo. To są pozycje, które są polecane dla całej rodziny. Wełna merino jest włóknem bardzo ciepłym i niegryzącym. I jak widzicie, jak szukamy merino, pojawiły nam się kategorie, w których występują włóczki, które zawierają w składzie merino. To może być, jak widzicie, włóczka dziecięca, jedwabna. Dziecięcej mamy wspomnianą Gesa i Flo, która jest polecana dla noworodków. Jest to stuprocentowa wełna merino. Z jednego moteczka 25-gramowego wychodzi czapeczka między noworodkiem a niemowlęciem, bo to główka bardzo szybko rośnie, więc tak na taki wczesny czas niemowlęcy. I włóczka jedwabna, moherowa, wełniana. Widzicie, w moherowej, mimo wpisania merino w wyszukiwarkę, pojawia nam się włóczka moherowa, bo majstersztyk, który widzicie na ekranie, posiada 20% wełny merino. Czyli wpisując merino, znajdziecie nie tylko stuprocentowe włóczki, które mają 100% merino, ale również wszystkie inne. Liza, gdzie mamy 70% wiskozy, 20% merino i 10% jedwabiu. Przypomnę, że liza jest cudownym surowcem na chusty. Trekking się nam pojawił, bo ma w składzie wełnę merino. Następnie oczywiście włóczka do farbowania się pojawi.
Włóczkowa wypadka. A czemu książki Lankiart się pojawiły? Ja wam powiem czemu, bo jest jedno wydanie gazetki langowej, która ma Merino 200. Dlatego się nam pojawiło po wyszukiwaniu gazetka Punto 35. Oczywiście mamy też w sklepie taki dział włóczkowej wypadki. Tam trafiają różne rzeczy, które już będą niekontynuowane i tam też są wełny merino. Czyli wiecie, szukać można po kolorze, po producencie, można szukać po składniku, można szukać po, i teraz wchodzimy szukanie po nazwie. Jest to Merino. Teraz pojawiły nam się wszystkie pozycje, które w samej nazwie posiadają słowo Merino. Jak widzicie, jest tego bardzo dużo. W kategorii, widzicie, wpisaliśmy Merino i mamy wszystkie, pojawiły się wszystkie kategorie włóczek, które mają w nazwie, domniemując, że również w składzie, mają merino. Gdy wpiszemy w kategorię baby, pojawią nam się wszystkie włóczki, które mają w nazwie słowo baby. Baby cotton, baby silk paka. Akurat tutaj mamy baby cotton, czyli ekologiczną bawełnę 100% niemerceryzowaną od Langa. Niewiele jest takich pozycji, takich niemerceryzowanych bawełnek. Lang ma taką, to jest baby cotton, następnie jest włóczka Ideal w Jarnarcie i później jeszcze jest taka niemerceryzowana. Można, spróbujmy, a nie, chociaż to nie może się nie pojawić. No dobrze, merceryzowana. Gdyby poszukać słowa merceryzowana, co nam się pojawi? To nam się pojawi, trzeba tak wyczyścić i teraz samo merceryzowana. Film powstaje mocno na, że tak powiem, tak bez konkretnego planu, więc i widzicie, co się pojawiło. Kable 5, pojawił się Golf, Luxor, Luxor, czyli Ispe, Luxor Jarnartu, Quattro, Quattro Negrade i wszystkie są bawełnami merceryzowanymi i pojawiły nam się kordonki, Burano, Kable, Kordonek Extra, Gemma, Iris, Ritorto, rodzina Ritorto Toscano, czyli widzicie, nawet słowo merceryzowana wszystkie pozycje nam wyświetli, które są, zawierają w składzie bawełnę merceryzowaną. Czyli wiecie, można szukać po kolorze. Ja tak przy każdym będę reasumować, które, co wpisując. Wyżej wpisaliśmy albo kolor, albo na przykład merceryzowana. Można szukać po producencie, można szukać po w kategorię wpisując na przykład merino, ale możemy sobie poszukać moherów. No to ciach, szukamy moherów. I w moherach mamy tak, włóczkę jedwabną. No, świeżość, delicja, tak? To jest prawdziwa delicja. Tutaj mamy 66% moherów, delicji, więc pojawiły nam się kategoria włóczek jedwabnych, w których mamy moher, ale według mnie odbiór tej włóczki jest bardzo jedwabny. Kit Curl, lace'y się pojawiły, następnie włóczka kanapa. Ja już wam mówię, czemu ona się pojawiła. Ponieważ mimo tego, że jest to kanapa, czyli 100% konopia, jak wpisałyście w wyszukiwanie moher, wyświetlił się wynik kanapy. Wydaje się, no takie bez sensu trochę, a nie, nie, to wcale nie tak, ponieważ ja w opisie danej kategorii umieściłam, że kanapę możemy łączyć z moherkiem typu lace i uzyskiwać zupełnie inny charakter dzianiny. Wzór na taką dzianinę, gdzie łączymy konopię z moherkiem, można znaleźć w Famie. Ja o tym napisałam i dlatego, gdy szukamy moheru, pojawiła nam się konopia. Kanapa znaczy się, czyli 100%. No i tak, szukałyśmy moheru i też się pojawia. Amulet się pojawił, Aurora się pojawiła, różne merino i pepin się pojawiło. One się pojawiły dlatego, ponieważ ja w opisie kategorii umieściłam informację, że według e-dziewiarki te włóczki możemy łączyć, nie tylko te, ale ja przy tych umieściłam tę informację, możemy łączyć z moherkami. No i to tak, to wiecie tyle o szukaniu w tym miejscu.
Następnie, cóż dalej na tych stronie, ja tutaj muszę sobie zajrzeć do mojej małej ściągawki. Możemy szukać po nazwie produktu. To jest wyszukiwanie. Już się tutaj wszystko pojawi. Szukaj produktu. I na przykład, wiecie, że ja teraz dzierkam próbkę z czerwonego Leonardo. Nie wiecie, gdzie to jest ten Leonardo, więc na górze strony wpisujecie sobie Leonardo, szukaj produktu, wpisujecie Leonardo. I zobaczymy, co się... Zobaczcie, pojawiają się od razu w produkty ze zdjęciami. Niżej pojawi się kategoria, jeżeli się zejdzie tak na te wyszukiwania, to poniżej Leonardo mamy w dużej ilości kolorów, dlatego tego tyle widać, a na samym końcu jest kategoria Leonardo, gdzie jak sobie klikniemy, to pojawią nam się wszystkie włóczki z daną nazwą Leonardo. Pokażę Wam jeszcze. Wśród nowości, o widzicie, całe mnóstwo Leonardo. Różnych, powiem Wam, że dziergam z tego i naprawdę uważam, że to jest super włóczka. Mam nadzieję na takie odporne na użytkowanie dzianinę. A teraz w nowościach pojawiła się włóczka Enya. Nie wiecie, gdzie ona jest, gdzie to ta Mariolcia ją wsadziła, więc ale macie w zanadrzu wyszukiwarki na naszej stronie i wrzucacie sobie włóczka Enya, E-N-Y-A, o tak, Enya. I ta Enya, zobaczcie, pojawiła się i od razu widzicie, jakie są kolory, można sobie przejść do kategorii tej włóczki i od razu wszystko wiecie, gdzie jest. Mam nadzieję, że to jest jasne. A zobaczcie, bo to jest Enya jest krótką nazwą, a czasami są nazwy są długie, i nie wiadomo, jak się je pisze. I na przykład jest taka włóczka, takich jest dużo włóczek, które mają długie nazwy i nie wiadomo, jak je napisać. I tu mamy Herbstwind. Nie wiemy, jak się to pisze, ale wiemy, że jest na początku herb. Więc wpiszmy sam fragment nazwy. Sam fragment nazwy. Zobaczymy, co się pojawi, wpisując herb. Pojawi się też Wolkenspiel, który ma w nazwie koloru, zobaczcie, fragment z tym szukanym, ale pojawi się tam nasz cała kategoria włóczki Herbstwind. A przypomnę, że pojawiły się nowe kolorki w tej włóczce, tak zupełnie, zupełnie poza tematem. 100% wełna merino pochodząca z Tasmanii, o wyjątkowym odbiorze delikatności. Oczywiście ja też tutaj przy każdej okazji to powiem, ale im delikatniejsze jest włókno pozyskane z delikatniejszego surowca, to też wrażliwość na użytkowanie jest zupełnie inna, czyli takie dzianiny są bardziej podatne na ślady użytkowania. To też miejmy na uwadze, dziergając swoje projekty. No i tak, muszę założyć okularki, żeby Wam powiedzieć, no a co jest, aha, mamy jeszcze kolejną wyszukiwarką, to jest wyszukiwarka po grubości, czyli tak, szukamy sobie jakiejś włóczki i zawsze podajemy, wyszukaj po grubości, zobaczcie, tak niżej, po lewej stronie, wyszukaj według grubości. Jest to wyszukiwarka, do której trafiają wszystkie kategorie zakładane. I tutaj, zobaczcie, wpisz szukany zakres długości włóczki w przeliczeniu dla motka ważącego 50 gramów. I tak sobie na przykład szukamy, więc wpiszmy, że chcę znaleźć produkty, które mają 120 metrów, albo między 120 a 130 na 50 gramów. I zobaczmy, jakie pozycje nam się pojawią. To jest taka standardowa grubość sweterkowa, prawda? No pojawił nam się akurat Burano, ale pojawiły się od razu ze składem się pojawiają. Włóczka R z Ula Dicta, następnie Alpaka Sox, Ambiance, Baby Alpaka 70 i to skład widzicie.
Bellissimo, Bergen, duży zakres, prawda? Widzicie, że jest tych włóczek trochę, czyli taki zakres bardzo standardowy. A czy jest tutaj na przykład Merino 120? Jest, ok. W Merino 120 jest Luxor, powinien być Wick, jest Iak, Langa, całe mnóstwo różnych włóczek. A teraz chcemy znaleźć bardzo cienką włóczkę, czyli weźmy sobie, że w 50 gramach. Niech tych metrów będzie minimalna długość, muszę chwilkę pomyśleć, bo jeżeli Pepin Merino ma w 100 gramach około 1500 metrów, czyli w 50 będzie 700, dobrze, między 700 a 800. Czy coś się pojawi? Chwila prawdy, jest Inka i jest Pepin Merino. No oczywiście też się pojawi Ritorto Toscano, ponieważ to jest cieniutki kordonek. Czyli widzicie też od razu skład, co bardzo według mnie ułatwia wyszukiwanie włóczek. Zachęcam do korzystania z wyszukiwarki po grubości. Admin bardzo dba o to, by istniejące pozycje były no, tymi, które aktualnie są w ofercie sklepu. Ponieważ oferta żyje, czyli pewne produkty wchodzą, inne wychodzą, takie są prawa rynku. Więc znacie już trzy różne wyszukiwania. Czwarta wyszukiwarka to jest wyszukaj na stronie. Wyszukaj na stronie to jest najbardziej uniwersalna wyszukiwarka. Tu możemy szukać artykułów, wyrazów czy produktów. Niech takim przykładem będzie lniane trio. Jest taka moja sukienka, która była poszukiwana, w sensie jak zużycie motków było w sukience. Ja nie pamiętałam, ale właśnie wystarczy wpisać lniane trio. I teraz uwaga, możemy dać dokładne wyrażenie, bo tak się sukienka nazywała, lniane trio. Można oczywiście wszystkich słów szukać, ale wtedy wszystkie to, co albo to znajdzie, a my chcemy dokładnego wyrażenia. I teraz schodzimy niżej i my chcemy szukać w artykułach. Wszystkie artykuły, czyli kliknęłyśmy lniane trio, dokładne wyrażenie i wszystkie artykuły. I co się znalazło? Znalazło się lniane trio od Mariolci. Można oczywiście sobie wpisać wszystkie artykuły, to było kliknięte we wszystkich artykułach, akurat ten artykuł pochodzi z Wydzierganych z marzeń. No i tutaj widzicie tę moją sukieneczką, którą zmiksowałam trzy różne kolory lino langowego i ta sukienka zyskała wiele różnych wydań, co mnie bardzo cieszy, gdzie kolory były bardzo różne, mieszane. Była to niezła zabawa, mieszanie tych kolorów lino. No i tak to fajnie powspominać, prawda, taką lnianą sukieneczkę, kiedy taka jesień jest za oknem. I teraz jeszcze na naszej stronie jest kalkulator zużycia włóczki. Czasami nie wiemy, ile potrzebujemy na dany projekt. W tym celu ma nam pomóc kalkulator zużycia. Ile potrzebujecie na dany projekt. Jest to bardzo orientacyjna informacja, ale lepiej mieć orientacyjną, niż nie mieć żadnej. Zazwyczaj te dane są, powiedziałabym, raczej w górę, czyli zawyżone. Jeżeli Wam wychodzi 12,8 motka, no to ja jednak kupiłabym 12, nie 13, chociaż chyba, że lubimy nie dziergać w stresie na oparach włóczki, że nam zabraknie. Więc jest ich ten kalkulator zużycia włóczki, rzecz sporządzona przez admina, która ułatwia. Według mnie ułatwia. I teraz tak, wiemy, że mamy motek ma 100 gramów, ma 250 metrów. Taki będziemy dziergać na drutach w okolicy 4,5-5, myślę, taki metraż. Więc, a wiemy, że mamy L-kę, mamy tutaj do L-ki, ponieważ tylko takimi do L-ki mieliśmy informacje takie. I teraz widzimy.
potrzebujesz około 625 gramów włóczki, czyli jest to około 7 motków na drutach numer 4,5. I oczywiście, jeżeli wiemy, że my na tą włóczkę będziemy dziergać na piątkach na 5,5, bo robimy ściśle, to wtedy bierzemy mniej motków, ponieważ im grubsze druty, tym zużyjemy mniej włóczki, ponieważ mamy więcej udziergu z motka. Te wszystkie dane zawsze filtrujemy te informacje przez własną wiedzę, jaką posiadamy. A na zupełny koniec powiem Wam jeszcze o menu na naszej stronie. Nasze menu. Aktualności, czyli tak, mamy aktualne informacje, są to zawsze najświeżej zakładane artykuły, te pochodzące z, to są po prostu to, czym żyje w danym momencie sklep. I już. Nowości w sklepie, czyli coś, za czym ja stoję, na co na mnie mówicie, że jestem kusicielka i idę kusić. Następnie włóczka tygodnia, czyli co aktualnie jest tak zwaną włóczką tygodnia, jest dziewiarskim okiem, czyli ten punkt, w którym u nas możecie zdobywać pewną wiedzę, taką wiedzę, nie jako o konkretnej włóczce, tylko tak ogólnie o dzierganiu, o tym, co może być, jak powstaje włóczka chociażby. Tutaj również znajdziecie zdjęcia ze spotkań dziewiarskich. Tutaj jest też link do Wydziergane z Marzeń, czyli jest to mój blog. A następnie też jest Wydziergane z Marzeń archiwum, ponieważ blog jest prowadzony, uwaga, od 2009 roku, więc jest tam trochę udziergów. Sklep. Następna pozycja sklep. Jest to, no tutaj przegląd wszystkich produktów, włóczki w podziale, sznurek bawełniany, akcesoria, pisma. Jest tutaj też link do wyszukiwania po grubościach. I uwaga, w tym miejscu jest nowość, która zaistniała dzięki pomysłowi Patrycji, której bardzo dziękuję za ten innowacyjny pomysł. W tym miejscu widzicie, jakie perełki kryją się w sklepach stacjonarnych, a których już w internecie nie ma. Dziewczyny to na bieżąco uzupełniają, więc te informacje, wiem, że już wiele z Was nabyło u nich takie ostatnie moteczki. Są zdjęcia, dziewczyny, każda pilnuje swojego tutaj, swoje działki. Zachęcam do zaglądania, co tam one jeszcze skryły pod ladą, no bo to są takie perły, że to w internecie, gdyby były, to prawdziwe spod lady. Wzory i porady. Czyli to w tym miejscu, z tego miejsca pobiera się wszystkie bezpłatne wzory, jakie mamy opublikowane na naszej stronie. No, na przykład dzisiaj pojawił się tak na premierę jesieni szal fantazyjny. Szal fantazyjny, do którego na pewno jeszcze wrócimy w różnych, ponieważ to też jest, też widzicie, wyjątkowy według mnie wzorek na szal. Z różnych włóczek można go wykonać. Niekoniecznie z tej dedykowanej, z każdej innej, jaką macie, a jeżeli jest za cienka, dodać moherek i będzie kit, będzie grubość drutów odpowiednia, ponieważ to nie może być za cienka włóczka, gdyż ten wzór nie będzie tak pięknie widoczny. Druty muszą być w okolicy 4,5-5,5. No tak, na kardigany, na kominy, różne rzeczy tutaj stąd można pobrać. Galeria prac. Prace z włóczki wełnianej, na przykład gdy klikniemy sobie w pracę z włóczki wełnianej, pojawią nam się najświeższe prace umieszczone we włóczce wełnianej. To są najświeższe. Przechodzimy sobie na kolejne strony. Jak widzicie, później rozwija się nam taka tablica z wszystkimi pracami w danej kategorii. Alpaka bukle na przykład. I jest na przykład alpaka super light langa. Ispę miał kiedyś taką włóczkę alpaka T25. Tam też były prace. Filmy. Filmy Edziwiarka TV, Edziwiarka TV Live, Edziwiarka na start, czyli dla początkujących. Tutaj widzę jeszcze jest filmik o Woolinderze, dawno, dawno temu nagrywany. I tak w Edziwiarka TV Live Anowi nam uaktualnia spis, co w danym filmie było, czyli jaka dzianina była pokazywana. Zachęcam też do korzystania z tego właśnie, z takiej, to jest niebywała pomoc taka naukowa, o czym w danym odcinku, jaka włóczka była pokazywana, czy jakieś akcesoria były pokazywane.
Na przykład możemy 20 marca 2020 roku, o czym ja mówiłam, mówiłam o różnych kształtach dzianin. I takie, co było pokazywane, że było Leonardo pokazywane, Merino 175 Bellissimo. A na przykład w sierpniu 2022, zobaczmy, czy, co tam, co, o czym ja mówiłam w sierpniu tego roku. Czyli przechodzimy na koniec. I w sierpniu tego roku mówiłam, 4 sierpnia, połączenia kolorów Marlenki i Normy w sukience Reni. Połączenia kolorów My Earth i Silk Mohair, był to cardigan Reni, była paleta kolorów Chelsea i Soho. Jakie włóczki były pokazane, jakie dzianiny były pokazane w przeglądzie prasy, jaka była gazeta. No i tam jeszcze sukienka, czyli jakie to, tutaj są te dzianiny. No i super, to jest niebywała pomoc, co w którym odcinku było. Edziwiarka, no czyli o filmach już wszystko wiemy, wyszukaj na stronie było omawiane przy wyszukiwarkach. FAQ jest to najczęściej zadawane pytania. Pytania, jak i odpowiedzi, nasze odpowiedzi, czyli jak złożyć zamówienie, jak sprawdzić status swojego zamówienia, dlaczego mój kupon rabatowy nie działa, gdzie zwrócić zakupiony towar, dlaczego warto się zarejestrować w sklepie na przykład. Te wszystkie informacje są tutaj, a ostatni punkt menu to jest koszyk, do którego zazwyczaj wkładamy, koszyk żyje własnym życiem, akurat ten tutaj jest pusty. No i tak, taki to mieliśmy pomysł na filmik ułatwiający poruszanie się po stronie. Czyli tak, wchodzimy sobie w kategorię, wrzucamy włóczkę do koszyka, akurat padło na Adele i wtedy się ta włóczka pojawi nam w koszyku. I podsumuję to dzisiejsze spotkanie. Moim admina celem było przybliżenie Wam poruszania się po stronie, po tym mnóstwie informacji, wzorach, galerii, czacie, ploteczkach, po wszystkich tych zakamarkach strony, jak i wydziergane z marzeń, jak i spis filmów, co w którym filmie było. Jest to ogrom informacji i te wszystkie rzeczy można znaleźć na stronie. Zachęcam Was do poszukiwania, do bawienia się tym takim, zobaczenia, jak wpiszę coś, co mi wyjdzie i czy wyjdzie coś, co bym chciała, na przykład włóczka jedwabna w kolorze turkusowym. Życzę Wam, by poszukiwania były owocne, by włóczki zawsze Wam, zawsze spełniały Wasze oczekiwania, a my byśmy zawsze wszystko na czas Wam wysyłali. Wszystkiego dobrego i do następnego razu.